Mówiliśmy już w aktualnościach o otwarciu nietypowej galerii integracyjnej w Jarosławiu, a dziś byliśmy tam na widowiskowym happeningu. Dzieci ze ośrodków rehabilitacyjnych i miejscowych podstawówek bawiły się przy rozlewaniu i piciu mleka, a także malowaniu i dojeniu nietypowej krowy. O co mogło chodzić w takim spotkaniu? Anna Tomczyk. Jeśli w happeningach można sobie postawić jakiś cel, to w tym przypadku była nim z pewnością zachęta do picia mleka. A efekt? Świetna zabawa. Integracyjne grupy małych konsumentów na Biału najpierw rywalizowały w piciu mleka na czas, mleczeniu, siorbaniu i dojeniu krowy, która na szczęście z żywym zwierzęciem niewiele miała wspólnego. W każdym wypadku liczyły się sekundy i prawa. Ile mleka pijesz dziennie? Trzy ty. Warto pić mleko? Trzeba. I już byłeś taki bliski zwycięstwa, a jednak ktoś szybciej wypił to mleko. No jak to się stało? Był starszy i silniejszy. I mówię sobie, że załodę szybciej pije. Impreza przeniosła się też na zewnątrz galerii, gdzie nawet przechodni mogli włączyć się do malowania największej krowy. Ciekawy i bardzo dobry happening, gdzie te plamy abstrakcyjne, każdy swoją plamkę tą krowią wstawił. A po powrocie do galerii każdy miał szansę spróbować swoich sił w robieniu masła domowym sposobem. Najważniejsza była integracja. Pokazała to, że dzieci niepełnosprawne z niepełnosprawnością intelektualną potrafią się bawić tak samo dobrze jak dzieci pełnosprawne. I jak to bywa w sztuce alternatywnej, i po tym happeningu pozostaną przede wszystkim niezwykłe wrażenia.